Polskie Domy Drewniane jest firmą, która została powołana do życia na podstawie ustawy. Nie została powołana ustawą, jest powołana na podstawie ustawy. Jesteśmy córką Banku Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, z czego ten drugi ma 99% udziałów. Zostaliśmy zaprojektowani jako podmiot, który ma służyć realizacji polityki nie tylko mieszkaniowej, ale także promowania budownictwa ekologicznego i budownictwa energooszczędnego. Wpisujemy się tym podstawowym naszym celem i tymi naszymi działaniami w cel polityki państwowej, przede wszystkim Ministerstwa Klimatu i Środowiska, czyli dawnego Ministerstwa Środowiska. Powstaliśmy we wrześniu 2019 roku, czyli nieco ponad rok temu, z czego ostatnie 11 miesięcy, ja mam niewątpliwy przywilej, aby razem ze swoim kolegą Andrzejem Schlesserem zarządzać tą spółką jako prezes. By pokrótce opowiedzieć nasz profil działalności, to z punktu widzenia operacyjnego my jesteśmy podmiotem, który ma za zadanie zrealizować jak największą ilość i skomercjalizować jak największą ilość mieszkań i domów budowanych w systemie drewnianym, tak? Czyli w jednej spośród technologii, które umożliwiają budownictwo drewniane. Nie są to wyłącznie budynki i domy prefabrykowane, nie są to wyłącznie domy i budynki budowane w technologii modułowej, ale w miksie różnych tych technologii, w zależności od tego, jaki standard i czego potrzebuje rynek w danym rejonie. Natomiast przede wszystkim stawiamy na drewno i stawiamy na rozwój tej branży i tego przemysłu drewnianego, który w Polsce w ostatnich latach nie cieszy się estymą, można by to tak powiedzieć. Natomiast na pewno jest jednym z bardziej obiecujących perspektywicznie rynków i gałęzi gospodarki, jakie są w Polsce. I tutaj warto zwrócić uwagę, że jednym z powodów, dla których uznano, że taki podmiot, który będzie stymulował ten sektor, jest fakt, że w Polsce istnieją firmy zajmujące się budownictwem drewnianym, istnieją firmy, które zajmują się budownictwem energooszczędnym, z czego przede wszystkim są to bardzo małe podmioty, które uzależnione są przede wszystkim od pracy na eksport i eksportują efekty swoich usług i swoją produkcję w przeciętnie ponad 90% na rynek niemiecki, skandynawski, ale też niektóre do Stanów Zjednoczonych, do Japonii i nawet do Chin, nawet dalej. Jest to efektem tego, że Polska jest krajem bogatym w jedyny znany surowiec, który jest odnawialny z rynku budowlanego i takim surowcem jest drewno. Nie mamy dostępu do żadnego innego surowca, który naprawdę byłby odnawialny. I z punktu widzenia też naszej spuścizny tradycji i kultury w Polsce do połowy XX wieku królowało budownictwo drewniane. Ono stanowiło prawie 80% nowo powstających budynków jednorodzinnych, ale też być może większość z nas o tym nie wie, ale też bardzo wiele budynków w zabudowie miejskiej, kamienic, które stoją w Polsce, jest wbudowane na szkielecie drewnianym, na bali, z wypełnieniem cegulanym albo innego rodzaju, na murze oporowym na przykład, albo na murze pruskim. I dla mnie ta technologia i ten proces budowlany niesie ze sobą bardzo wiele obietnic przede wszystkim, bo to jest ogromna obietnica na to, że jesteśmy w stanie zwiększyć efektywność i wydajność procesu budowlanego, skrócić czas trwania, jakby intensywność tej budowy, a jednocześnie zapanować nad jakością, mieć powtarzalny, dobrej jakości standard, który obiecuje, czy daje obietnicę komfortu życia po prostu dla mieszkańców. Polska w latach 90. za sprawą przede wszystkim powracających do Polski przedsiębiorców miała taki okres, kiedy budownictwo drewniane rzeczywiście przeżywało boom. Potem ze względu na braki w infrastrukturze, ze względu na szybko rozwijającą się tkankę miejską, z niskie koszty pracy,
ten model budownictwa, to pożądanie ze strony klientów przesunęło się ku budownictwu wielorodzinnemu. Przede wszystkim w Polsce w tym momencie w większości buduje się budynki wielorodzinne oparte na żelbecie. Bardzo rzadko kiedy prefabrykacji, bardzo rzadko kiedy w ogóle na modułówce, w sensie na technologii modułowej, przepraszam, ja używam takiego skrótu myślowego, nazywam to modułówką. Na chwilę obecną, jeśli byśmy zrobili taki snapshot naszego rynku deweloperskiego i naszego rynku budowlanego, no to mamy jedynie około 1%, może w porywach do 1,5%, bo tego też, to też w zależności od tego, jaką metodologię zastosujemy, daje różne efekty. Tylko 1 czy 1,5% możemy powiedzieć, że nowo oddanych budynków stanowi zabudowę drewnianą, energooszczędną, ekologiczną. No i pod tym względem jakby zadanie jest wyjątkowo łatwe dla PDD, bo wystarczy, że zbudujemy 100 czy 200 domów okazuje się, że jesteśmy królami stymulowania polskiego rynku budownictwa drewnianego. Natomiast jest też tak, że razem z powołaniem do życia PDD pojawia się coraz więcej podmiotów, które i deweloperzy, i inwestorzy instytucjonalni też zaczynają zwracać uwagę na to i zaczynają przestawiać swoją produkcję nieco i swoje oczekiwania na to, w jakim kierunku będzie szedł rynek, w stronę budownictwa energooszczędnego i w stronę prefabrykacji, w stronę budownictwa drewnianego i szukają nowych rozwiązań na to, by zwiększyć efektywność, poprawić efektywność swoich starań o zakończenie procesu budowlanego. Dlatego ja wiem, że jakkolwiek może to być w różny sposób odbierane, że jest to zbyt daleko wybiegająca w przód myśl i zbyt ambitny cel, to wydaje mi się, że postawiony sobie samemu cel doprowadzenia do sytuacji, w której około 15%, 20% nowo powstałych budynków w 2025 będzie stało w technologii drewnianej albo energooszczędnej, albo innej ekologicznej w Polsce, nie jest tak bardzo ambitnym celem, nie jest aż tak kosmiczną perspektywą. Ja uważam, że to jest bardzo realny cel i PDD zdecydowanie jest w stanie i stara się, by doprowadzić do tego, by ten cel się ziścił. Budownictwo ekologiczne w Polsce w tym momencie jest poświadczone certyfikatami. Przede wszystkim rozwija się w branży HoReCa, czyli w branży hotelowo-restauracyjnej i komercyjnej. I tu mamy do czynienia z wieloma zagranicznymi, międzynarodowymi standardami typu LEED, BREEAM, Q, czy Normahus bodajże skandynawski. Standardów i certyfikatów, które potwierdzają ekologiczność, energooszczędność tego rodzaju budownictwa. I są to jakby sam proces pozyskania takiego certyfikatu jest kosztochłonny dla dewelopera, a deweloperzy mieszkaniowi pracują na nieco niższych marżach niż deweloperzy branży hotelowej czy komercyjnej, w związku z czym większość deweloperów i w ogóle inwestorów instytucjonalnych raczej stroni od pozyskiwania tego rodzaju certyfikatów dla swoich inwestycji, za wyjątkiem kilku chlubnych bądź co bądź przykładów. Tutaj nie będę wymieniał firm, ale kilka takich podmiotów w Polsce jest, które poczyniły starania na to, by ich budynki, nawet jeżeli nie są certyfikowane, to by spełniały te standardy. I kilka takich inwestycji w Polsce powstaje, z tym, że one są skupione przede wszystkim na technologii tradycyjnej, w takim sensie, że to są budynki oparte na konstrukcji żelbetowej. Jednocześnie warto tutaj zwrócić uwagę, że z punktu widzenia takiego budownictwa prawdziwie ekologicznego, to stosowanie betonu i zbrojeń stalowych jest przykładem taki trochę greenwashingu, tak? Czyli takiego barwienia na zielono, barwienia na eko, czegoś, co do końca takie wcale nie jest, bo stal, ani beton, ani cement, ani piasek surowcami odnawialnymi nie są i w żadnym wypadku nie można mówić o tym, że jest to bardziej przyjazne środowisku niż zastosowanie drewna. Podobnie jak mówienie, że budownictwo drewniane w jakiś sposób doprowadzi do tego, że znikną w Polsce lasy. Wręcz przeciwnie, jeżeli będziemy budowali więcej domów z drewna,
to te domy mają znacznie większą trwałość niż na przykład palety, z których które w większości buduje się z drewna pozyskanego w polskich lasach. I Polska jest jednym z największych na świecie producentów i eksporterów palet. I dla przykładu, czas życia, a więc przechowania w tkance domu dwutlenku węgla i tej celulozy pozyskanej z lasu w przypadku domu wynosi około 90 lat, a w przypadku palety około 2 lat. W przypadku mebli to jest mniej więcej 15 lat, taka mediana, a w przypadku, znowu wracając do więźby dachowej na przykład, którą możemy zastosować w naszym domu jednorodzinnym albo w przypadku wielorodzinnych domów na trochę większej więźbie dachowej, mówimy już o 100 latach przeciętnie. I to jest dwutlenek węgla, który zaklęty, zaczarowany w naszym domu, pozostanie w nim praktycznie na cały wiek, zamiast trafić do atmosfery i w ten sposób przyczynić się do dalszej eksploatacji naszego środowiska. Jednocześnie dzięki temu, że proces pozyskania drewna w Polsce jest w 100% uzupełnialny, bo na miejsce znikających wyrębów lasów i na miejsce znikających lasów, fragmentów lasu pojawiają się kolejne. Możemy powiedzieć, że w rzeczywistości właśnie kryjąc to drewno, chowając je w naszych konstrukcjach, pozwalamy na to, by na ich miejsce zwielokrotnić wykorzystanie tego i pochłanianie tego dwutlenku węgla z atmosfery do roślin, które z kolei znowu po kolejnych 100 latach znajdą się w kolejnych domach. I to jest element zrównoważonej gospodarki, zrównoważonej polityki mieszkaniowej, którą mamy nadzieję, że uda nam się skutecznie wypromować i uda się ten mindset poniekąd zareklamować klientom indywidualnym, którzy świadomi tego będą wybierali raczej domy z drewna i mieszkania w budynkach o konstrukcji drewnianej niż tradycyjny stal i beton. W branży nieruchomości spędziłem całe swoje dorosłe życie. Wcześniej moi rodzice też przez długi, długi czas inwestowali w nieruchomości i prowadzili działalność na tym rynku, podobnie jak moja siostra i mój brat. I z perspektywy tych ostatnich 30 lat, odpowiedź na pytanie, czy nieruchomości są bezpieczną inwestycją, jest trudna, wbrew pozorom. Jest nieoczywista, bo w latach 90. kupno mieszkania inwestycyjnego było nie do pomyślenia w czasach, kiedy pomimo tego, że galopowała inflacja, a stopy procentowe były bardzo wysokie. I rzadko kiedy mój tata mówił, że ktoś kupował mieszkanie inwestycyjnie. To była rzadkość. Większość osób realizowała własne potrzeby mieszkaniowe, z tym, że z latami kupowali coraz większe i decydowali się na to, albo wyprowadzali się poza miasto i decydowali się na to, żeby to, co pozostawili po sobie, nie sprzedawać, tylko wynajmować i czerpać z tego jakąś rentę inwestycyjną. W dzisiejszych czasach ten mindset, to całe nastawienie rzeszy, całego pokolenia Polaków się kompletnie zmieniło. Tutaj duży wpływ na to ma na pewno pojawienie się takich kanałów jak Home and Garden, licznych programów typu ktoś tam X cię urządzi, albo programów i gazetek, choćby supermarketów mówiących o wystroju wnętrz, o tym, w jaki sposób komfortowo zaprojektować mieszkanie. I ta mentalność nasza się otworzyła na nieruchomości, przynajmniej na te nieruchomości, które są dostępne z punktu widzenia takiego inwestora detalicznego. Gdyby było tak, że nieruchomości są uniwersalnie dobrym rozwiązaniem i są dobrym rozwiązaniem dla każdego, to deweloperzy by nie bankrutowali i firmy budowlane by nie bankrutowały. A mieliśmy setki, jeśli nie tysiące przykładów nawet spektakularnych jakichś upadłości na rynku. I też to nie jest rozwiązanie dla każdego. Ja w dzisiejszych czasach, w dobie niskich stóp procentowych i dosyć wysokiej inflacji, raczej nie polecam nikomu, by inwestował oszczędności życia i brał jakiś gigantyczny kredyt na potrzeby zakupu mieszkania na wynajem. Bo jeżeli weźmiemy taką średnią śledzącą, jak gdzieś kiedyś czytałem takie opracowanie dotyczące, które wzięło pod uwagę najdłuższą perspektywę chyba możliwą, bo przeanalizowano w nich wyceny nieruchomości
w Amsterdamie od roku chyba 1700. Jakaś taka strasznie długa perspektywa. I okazało się, że wyceny nieruchomości nie zawsze podążały za inflacją, a w momentach, kiedy rynek był najtrudniejszy i kiedy pieniędzy najbardziej potrzebowało, znaczy kiedy pieniędzy, jakby tej żywej gotówki najbardziej było potrzeba, to ceny nieruchomości spadały poniżej stopy inflacji i spadały bardzo dynamicznie. Więc z mojej perspektywy, jako osoby, która też prywatnie inwestuje i zawsze inwestowała w nieruchomości, ja raczej podchodziłbym do tego w ostrożny sposób. Raczej proponowałbym inwestowanie w ziemię bardziej niż w mieszkania pod wynajem dla studentów czy w lokale użytkowe, które do niedawna były hitem inwestycyjnym, albo w kondohotele. Bo cokolwiek nie myślimy o koronawirusie i jego wpływie na rzeczywistość, to niezaprzeczalnie on się pojawił i niezaprzeczalnie on ma wpływ na to, w jaki sposób my funkcjonujemy i w jaki sposób będziemy podejmowali decyzje w przyszłości. Ten wolumen zainteresowania lokalami użytkowymi spadł już teraz, wolumen zainteresowania najmem też spadł, a żyjemy jakby ze świadomością tego wirusa i tego, co nam zrobił, raptem kilka miesięcy. Więc czy nieruchomości są dobrym rozwiązaniem inwestycyjnym? Tak, jeżeli są dobrze przemyślane, jeżeli ten zakup jest podyktowany długofalowym oczekiwaniem wzrostu, jest poparty tym, że mamy drugie źródło dochodu. Natomiast czy jakomukolwiek z czystym sumieniem mógłbym zaproponować, rzuć wszystko i zainwestuj w dochód pasywny, bo masz gwarantowaną stopę zwrotu z apart hotelu albo mieszkania dla studentów, czegokolwiek takiego? Nie, raczej nie. Raczej nie. My w wielu wypadkach pomijamy aspekt ryzyka w momencie, kiedy zaczynamy myśleć stadnie. W tym momencie nieruchomości stały się tak modnym sposobem lokowania kapitału, że raczej powiedziałbym, że warto taką decyzję przemyśleć drugi raz. Tym bardziej, że przeciętny wolumen, to jest o tyle ciekawe, że właśnie przeciętny wolumen transakcji w Polsce, przepraszam, nawet nie wolumen, tylko przeciętny okres trzymania nieruchomości w Polsce, to nie jest rok, dwa, trzy lata, tylko my na ogół sprzedajemy mieszkanie po 30 latach, od kiedy je kupiliśmy. Więc jeżeli jesteśmy gotowi do tego, żeby działać w takim horyzoncie czasowym, to tak, inwestujmy w nieruchomości. W przeciwnym wypadku warto się nad tym zastanowić. W tym momencie nasza spółka realizuje 4 projekty. Do końca roku chcemy dokończyć fazę rozpoczęcia tego czwartego, tego ostatniego projektu. Tutaj niewątpliwie o tym poślizgu zadecydował koronawirus, bo właściciel gruntu, który miał zostać nam sprzedany już kilka miesięcy temu, niestety się dosyć poważnie rozchorował i w tym momencie czekamy na ostateczny akt notarialny. Pozostałe projekty to jest nasza inwestycja w Łodzi, w Choroszczy i w Środzie Śląskiej. Środa Śląska pod tym względem jest najmniej zaawansowana, bo nie posiadamy jeszcze finału, nie wyłoniliśmy jeszcze generalnego wykonawcy i dopiero jesteśmy w fazie rozpisania konkursu na zaprojektowanie koncepcji architektonicznej tego osiedla, ale tu warto zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z bardzo poważną materią i bardzo rozległym projektem, bo to jest projekt praktycznie budowy nowego miasta, to jest inwestycja około 1000 mieszkań, którą planujemy na rozpoczęcie tej realizacji planujemy na trzeci kwartał 2021. Pozostałe dwa projekty, o których mówiłem, to jest projekt w Łodzi i w Choroszczy i tutaj wyłoniliśmy już generalnych wykonawców i one z całą pewnością zostaną oddane do użytkowania w przyszłym roku. I w przyszłym roku też prawdopodobnie w okolicy kwietnia lub marca rozpoczniemy jakąś kampanię sprzedażową, jakieś działania sprzedażowe pod tym kątem. Najmniej nam się śpieszy ze sprzedażą, przede wszystkim właśnie ze względu na wpływ, jaki ma COVID i na ten rynek i ze względu na to, że nie wiemy, jakie będzie potencjalne zainteresowanie
miksem sprzedażowym naszym, ze względu na to, że my chcemy część tych lokali przeznaczyć na najem długoterminowy, na opcję dojścia do własności, a część sprzedać na rynku komercyjnym. I z tej perspektywy no ja muszę podkreślić, że my wybieramy takie podejście bardzo ostrożne. Ja staram się mówić raczej w takich kategoriach, które zakładają raczej pesymistyczny wariant. Prefabrykacja tych pierwszych dwóch projektów praktycznie już się rozpoczęła. Place budowlane zostały przekazane. Zostały jeszcze ostatnie kilka, że tak powiem, maźnięć na projektach ze strony architektów i oczekujemy na ostateczne potwierdzenie zgód ze strony administracji lokalnej i samorządowej na potrzeby realizacji tych projektów. I tu jesteśmy jak najbardziej dobrej myśli. Nasza filozofia zakłada, że od rozpoczęcia sprzedaży do finalnego zamknięcia tych prac sprzedażowych na każdym projekcie to będzie okres około między 6 a 8 miesięcy i chłonność na tych rynkach i nasze analizy wskazują na to, że to jest jak najbardziej wariant realistyczny. Z punktu widzenia jakby wpisania się działań polskich domów drewnianych w rynek, to wybraliśmy takie lokalizacje, które raczej nie niosą ze sobą perspektywy tego, że my popsujemy rynek dla innych deweloperów i dla innych inwestorów. Wybraliśmy raczej takie miasta, w których kupujemy i takie rejony, w których kupujemy nieruchomości, gdzie jesteśmy w stanie zapełnić pewną lukę, która pojawia się na danym rynku i tam, gdzie występują trochę białe plamy pod względem inwestycyjnym. Dlatego raczej stronimy od centrów dużych miast, gdzie konkurencja na rynku deweloperskim jest bardzo duża, a duża inwestycja ze strony podmiotu, który jest finansowany przez pieniądze publiczne, mogłaby nieco zaburzyć tą konkurencję. My na te potrzeby, by odpowiadać bardziej potrzebom rynkowym, opracowaliśmy sobie taki autorski algorytm poszukiwania rynków, poszukiwania gruntów też pod te inwestycje. I on zakłada śledzenie przede wszystkim współczynnika nowych inwestycji przemysłowych w danym regionie i poziomu spadku bezrobocia na terenie danego powiatu. I w ten sposób staramy się podążać za rynkiem, by zminimalizować nasz wpływ na nasz negatywny potencjalny wpływ na otoczenie dla sektora prywatnego. To czy to się okaże strategią skuteczną, to pokaże czas, natomiast wydaje mi się, że takie ostrożnościowe podejście było tutaj potrzebne. Tak, więc 2021 przyniesie nam taki moment rozwiązania, kiedy te pierwsze rodziny rzeczywiście się wprowadzą do naszych domów.